Wyobraźcie sobie, że wasz lot opóźnia się o około 3 godziny 10 minut i dostajecie rekompensatę od linii lotniczych w wysokości 3750 zł, około mniej więcej. Taka właśnie sytuacja nas spotkała, kiedy lecieliśmy tutaj do Tajlandii. Nic o tym wcześniej jeszcze nie mówiłem, bo cała sprawa jeszcze była w toku, nie wiedziałem, czy to się wszystko uda, ale teraz mogę się podzielić z wami taką przyjemną rzeczą w tych nieprzyjemnych czasach. Jeśli oglądaliście nasz odcinek z podróży z Polski tutaj do Tajlandii miesiąc temu, może trochę więcej, przez Pragę, to wiecie, że w Katarze opóźnił nam się drugi samolot z Kataru do Bangkoku o 3 godziny 10 minut, a w regulaminie Kataru jest napisane, że jak lot opóźni się ponad 3 godziny, to można starać się właśnie o taką reklamację, rekompensatę, o zwrot części kosztów tego biletu właśnie w ramach reklamacji. No i tak sobie pomyśleliśmy, że może warto spróbować i napisać coś do Kataru, do linii lotniczych Qatar Airways, o jakąś rekompensatę. Czemu nie? No i gdzieś tam szukaliśmy jakiejś informacji i znaleźliśmy jakieś tam informacje odnośnie strony internetowej, która zajmuje się, taka firma, strona internetowa, firma, która zajmuje się właśnie takimi zwrotami i tam wpisuje się nasz lot i oni mówią, czy nam się należy, czy nam się nie należy rekompensata. No i wpisaliśmy ten nasz lot, numer lotu, linie lotnicze i wszystko i okazuje się, że na tej stronie podali informację, że nam się nic nie należy. Ale zaraz wam powiem, co dalej. Emi, co tu się stało? Delikatnie lakier. Jeździ? Tak, ja to nie widziałam. Co ty gadasz? Delikatnie lakier zszedł. Delikatnie? Z całego auta. No i podobno nawet jeździ. No sprawne może być, silnik jak najbardziej, no ale lakier jest delikatnie do wymiany. Oh my god. A tutaj są fajne wille. To znaczy tu jak tu. Ale obok jeszcze tutaj, gdzie właśnie wjeżdża auto, tam jest mega willa. Taką willę to bym chciał. Mega duża, przestronna, oszklona, z fajnym podwórkiem, dużo palm, wszystkiego. No jest konkretnie. My właśnie idziemy na śniadanie. Teraz musimy chodzić na śniadania. Odkąd ręka złamana, to niestety trzeba chodzić na śniadanie, a nie jeździć. I co zrobić? Nic nie zrobisz. Emma. Jak się chodzi na śniadanie, a nie jeździ? Słabo. O, tu jest ta willa właśnie, o której mówiłem. Mega, mega, mega willa. Tutaj jest w sumie kilka tych willi u nas obok naszego mieszkania. Fajne widoki, bo ci mają widoki na blok. No. Tutaj zabudowana taka płotem wysokim, murem. Obrośnięta krzakami. Psy leżą, pilnują. O, wystraszył się coś jeden. O, i tutaj. Ale czekaj właśnie, bo oni chyba tutaj już więcej nie mają, nie? Tutaj już nie jest ich działka tutaj dalej, od tego słupa. No, w tamtą stronę, no, tam, w tamtą stronę. Tak. No, na razie jeszcze na te krzaki mają tu widoki. No, nie mają w sumie widoków, bo mają chyba mur, więc oni tam raczej są zabudowani. A, no tak. Dobra. No, a my idziemy do pani na śniadanie, bo już bardzo dawno u takiej jednej pani nie byliśmy, co ją dobrze znacie z innych vlogów. O, pies wyskoczył z krzaków. Oj, mama jakaś. Mama karmiąca. Ciekawe, gdzie małe. W buszu. W buszu, no, w krzakach. W domu. Małe w domu. O, a tutaj jakieś takie drzewo. Co z tym drzewem się stało? Straszy. Usło? Dziwne. Tam w ogóle kable tak pozarastały krzakami, masakra. No tutaj, ale tutaj kiedyś zrywali te krzaki, ale tak to normalnie było zarośnięte takim bluszczem, czy ja nie wiem czym, że kabli w ogóle nie było widać, kiedyś to czyścili. A tutaj muszą spawać takie coś metalowe, bo tutaj nie wiem, co to jest w ogóle, tam jakaś woda płynie. I muszą to spawać normalnie co... O właśnie. Raz w tygodniu przyjeżdżają i spawają, nie wiem dlaczego oni to jakoś nie zrobią porządnie, tylko muszą... O. Właśnie, stukają, pukają. Tutaj mają akurat coś słabe rozwiązanie i muszą to cały czas naprawiać. Tutaj mamy takie skróty. Skręcamy z chodnika z głównej drogi w prawo, w stronę toalet. I idziemy na skróty do pani, bo tam później nie ma chodnika, nie da się przejść.
A tutaj tak trochę po takich parkingu samochodowym, nie samochodowym, autobusowym, bo tu zawsze bardzo dużo autobusów parkuje. No teraz nie ma tak dużo, ale ogólnie to cały ten parking jest zajęty autobusami, że nawet się przejść nie da, ale dzisiaj jest na spokojnie. Można iść trochę chaszcze, trochę takie coś, o jak widać, ale spoko. Tutaj to nawet w sumie nie wiem co jest. Tutaj są właśnie te ubikacje. I w ogóle tutaj to ja nie wiem, czy ktoś tu mieszka, czy o co tu chodzi, tam w ogóle jakieś pranie jest. No taki trochę bałagan, tu w ogóle toaleta. Taka sobie, o, stolik wyciągnięty, kanapa, znaczy fotel. Jakieś palmy posadzone. No takie ciekawe rzeczy. Ale skąd ta pralnia tam? Ja nie wiem, czy ktoś tu mieszka. Dziwna sprawa. No taki trochę bałagan. I przechodzimy na drugą stronę i tam jeszcze kawałek musimy przejść taką, no nie za fajną drogą, właśnie bez chodnika, i zaraz będziemy u naszej pani. No i wracając do tematu reklamacji, to trochę tak byliśmy zniesmaczeni po tym, jak ta strona internetowa podała nam zwrotną informację, że no niestety nic nam się nie należy, ale no nie odpuściliśmy sprawy i pomyśleliśmy, że zgłosimy się po prostu bezpośrednio do Qatar Airways. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, z tego względu, że no po prostu dostaliśmy zwrot kasy. Nie było to proste, akurat ja się tym nie zajmowałem, bo akurat wtedy miałem coś innego ważnego na głowie i zleciłem robotę Dorocie i ona się tym całą procedurą zajmowała. I z tego co wiem, to ciężko było trafić na odpowiednią stronę Qatar Airways, gdzie trzeba to zgłosić i trochę było to skomplikowane. Trzeba było najpierw na czacie coś tam napisać do Qatar Airways, wyrazić jakąś swoją opinię, coś tam jeszcze. Później musieliśmy wysłać dokumenty typu bilety, jakieś tam jeszcze inne rzeczy. W ogóle to oni chcieli od nas, żebyśmy im wysłali pokrewieństwo z Emmą. Po co takie jakieś dziwne dane? No powiedzieliśmy, wysłaliśmy znowu odpowiedź w mailu, że nie mamy takich dokumentów jak wypis aktu urodzenia Emmy i tak dalej, że jesteśmy za granicą i możemy ewentualnie zrobić ksera paszportu na jednej kartce, podpisać się, że jest to nasza córka. No i na szczęście te dokumenty przeszły. No i okazało się po jakimś czasie, że niespodziewanie na nasze konto trafiło 3700 zł mniej więcej zwrotu za te właśnie bilety i powiem wam, że to obniżyło nasze koszty o 50%, bo za bilety zapłaciliśmy 7400 mniej więcej, 7200, 7300 jakoś tak, a 3700 wróciło do nas z powrotem, więc bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo nas to ucieszyło. Nie trwało to w ogóle długo. Mniej więcej cała akcja od pierwszego dnia to było jakieś strasznie głośno. Nie wiem, czy mnie w ogóle słyszycie, ale mam nadzieję, że tak. Strasznie głośno. To cała ta akcja trwała około jednego tygodnia. Od pierwszego kontaktu z Qatar Airways do przelania pieniędzy na nasze konto. Więc wszystko naprawdę poszło szybko i sprawnie. I jestem tym bardzo pozytywnie zaskoczony. Ale no, było warto, naprawdę było warto. Więc to jest też takie w sumie ważne, jakimi liniami się leci. Bo jak później widzicie, jest taka porządna linia jak Qatar Airways. Opóźnia się lot o 3 godziny, co w sumie bardzo rzadko się dzieje. No to później przynajmniej można liczyć na zwrot połowy ceny biletu. Więc bardzo, naprawdę bardzo fajna sprawa. My już dotarliśmy na miejsce, więc na tą chwilę o Qatar Airways wystarczy. Już wam tu pokazuję, gdzie jesteśmy. Na pewno dobrze pamiętacie to miejsce. Tutaj u pani na street foodzie, bardzo blisko hotelu Has i bardzo blisko hotelu FX Pattaya. Dobra, ja idę coś zjeść, zamówić coś do jedzenia i zaraz będziemy gadać dalej. Co? Zamówiłeś się coś? Chicken bardziej chcesz? Chicken... nie. Pok. Ale dobra, to sobie zamienię. Ja sobie zamienię. Dobra, ja sobie usiądę tutaj. Powiem wam, że jestem i tak w szoku odnośnie tej ręki, że minęło dopiero kilka dni, 3-4 dni od wypadku, od soboty, bo dzisiaj mamy środę. Tak, musiałem się upewnić, czy na pewno jest środa. I biorę tylko taką jedną tabletkę, co przepisali mi w tym szpitalu Bangkok Hospital przeciwbólową. I tą tabletkę bierze się tylko raz na dobę po śniadaniu. No kurczę, jeszcze zapomniałem sobie ją wziąć z domu. A jest już godzina prawie 13, jeszcze nic nie jedliśmy i właśnie powinienem się wziąć.
no trudno, zaraz się będziemy wracać po jedzeniu, no to sobie ją wezmę, ale muszę wam powiedzieć, że ta tabletka naprawdę albo bardzo dobrze działa, albo moja ręka mnie jakoś mało boli, bo biorę tą jedną tabletkę przeciwbólową raz dziennie i wystarcza mi na całe 24 godziny, więc no mega pozytywnie. No ale ogólnie czasami tak boli trochę ręka, wiadomo, ale wcześniej przez pierwsze dwa dni to brałem co 4 godziny jakiś paracetamol, naproxen, co przepisali mi w pierwszym szpitalu i jeszcze bolało. A później poszedłem do Bangkok Hospital, tam dali mi tą taką jakąś dziwną tabletkę przeciwbólową. Biorę ją i raz na dobę i przez ostatnie dwa dni już jak ją biorę, w sumie dzisiaj już będzie trzeci dzień, to jak ręką odjął ból. Także tu też warto udać się do dobrego lekarza, niech przepisze dobre tabletki. Nie oszczędzajcie na zdrowiu. Czasami mam problem z określeniem, czy my przychodzimy na street food tutaj, czy do restauracji do pani. No ale tak po rozmowach, ale dusi, nie dusi, co? Po rozmowach z mądrzejszymi stwierdzam, że jesteśmy w restauracji, no bo to nie jesteśmy na ulicy, tylko u pani normalnie, u pani w restauracji, a nie na ulicy. U pani w restauracji jest darmowa woda z lodem, bardzo dużo przypraw i bardzo smaczne jedzenie, tak, którą mama zrobiła, wodę. Tylko jest jeden zarąbiście wielki minus. Nie ma ani jednego wiatraka, ani jednego. Nie wiem, dlaczego ta pani nie zainwestuje w jakikolwiek wiatrak, chociaż jeden na całą tutaj jej restaurację wystarczyłby, co by się dało tutaj siedzieć i przeżyć, a tak to po prostu można się tutaj udusić, zapocić na śmierć, bo tu jest obok kuchnia z tej strony i stamtąd bucha taki upał, że po prostu nie da się wytrzymać. Dodatkowo przypiekane papryczki ostre tak duszą pogardę, że się aż kaszle. No i o, właśnie, ciężko się aż mówi. No i niestety, chce się dobrze zjeść, no to trzeba czasami pocierpieć, tak? Pocierpieć. Cierpię to ja tutaj z ręką złamaną w nadgarstku. Jezusie, co byście narobili? Po 5 minutach od zamówienia dania już są na naszym stole. Oczywiście to, po co tu przychodzimy, to... Emma, jak ty jesz dwoma sztućcami? Widelcem i łyżką? Jestem w szoku. Ryż z kurczakiem. Pork, czyli wieprzowina z kurczakiem, wieprzowina z ryżem i jajkiem i tutaj też ryż z kurczakiem. Jak jest godzina 13, 14, 15, czyli taki najgorętszy moment dnia. W sumie tu cały czas jest bardzo gorąco, no ale jak jeszcze świeci słońce, jest naprawdę ta 14, tak jak teraz, i wychodzi się z takiego mocno klimatyzowanego pomieszczenia, to po prostu dostaje się takiego policzka w twarz takim gorącym powietrzem, że aż mało się człowiek nie przewróci. I tu wszyscy jednogłośnie to potwierdzają. Potwierdzam. No właśnie. No i właśnie z tego ciao doi. Jak się wyszło, to właśnie tak było. Strasznie zimno tam było w środku, jak się weszło z tego upału, a teraz później było fajnie, a teraz znowu było bardzo gorąco na dworze. Nie fajnie, ale dobra. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć ostatnie zdanie, że pamiętajcie, że jak lecicie liniami Qatar Airways i wasz lot opóźnia się o ponad 3 godziny i wystarczy nawet tylko 10 minut, bo tak było w naszym przypadku. Dosłownie kilka minut, jeśli tylko wasz lot jest opóźniony powyżej 3 godzin, to już możecie składać bezpośrednio do Qatar Airways jakąś taką reklamację o rekompensatę części, o zwrotu część środków za bilety. W naszym przypadku było to, można powiedzieć, 50%, więc naprawdę mega fajnie, bo przylecieliśmy do Tajlandii w 3 osoby za około 3,5 tysiąca złotych liniami Qatar Airways. Ale czyli... to jest fajne, że nie dali jakiegoś vouchera czy coś, tylko po prostu kasa na konto, nie? No tak, bo czasami tak. Tak. No ja kiedyś sobie wziąłem voucher z jakiejś linii Ryanair albo coś, bo nie poleciałem do Hiszpanii, bo COVID przyszedł i tak dalej, tam wtedy te 4 lata temu, w 20 roku czy 21, i nie polecieliśmy, no i mogłem odzyskać chyba 90% środków za bilet, czy 80, albo właśnie w całości w 100%, ale taki voucher na następny jakiś tam lot. No i wziąłem ten voucher, bo myślałem, że polecę później i w końcu ten voucher stracił ważność i nie miałem ani vouchera, ani pieniędzy. Tutaj nasz pan strażnik, bardzo miły,
nas przywitał. No i tutaj z Qatar Airways nawet nie było w sumie wyboru, czy chcemy voucher, czy pieniądze, tylko od razu przelali pieniądze na konto. I super. Także taka ciekawostka. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i o filmiku, na który teraz bardzo serdecznie Was zapraszam, gdzie pokażę lotnisko w Pradze, pokażę Wam lotnisko w Katarze, powiem Wam o tym momencie, kiedy opóźnił nam się lot. Także jeśli tylko nie widziałeś jeszcze tego filmiku, to serdecznie Cię zapraszam. W opisie znajdziesz link do tego filmu, w ramce po prawej też Ci się wyświetla ten film. Także zapraszam do naszej podróży z Polski do Tajlandii, a dokładnie z Pragi przez Doha do Bangkoku.